Kamila Tarabura, reżyserka i scenarzystka filmowa. W 2021 roku sukcesy święcił krótkometrażowy film Kamili Tarabury Chodźmy w noc. Obraz znalazł się na tzw. długiej liście oscarowej, a ponadto otrzymał nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy na warszawskim festiwalu filmowym oraz nagrodę na festiwalu Molodist w Kijowie. Prize for the short film goes to Into the Night by Kamila Tarabura from Poland. Film Chodźmy w noc był też pokazywany na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W 2021 roku Kamila Tarabura razem z Agnieszką Holland i Kasią Adamik wzięła udział w kampanii dotyczącej problemów humanitarnych na granicy polsko-białoruskiej. Obecnie pracuje nad swoim pierwszym filmem pełnometrażowym. 2022 będzie bardzo intensywny, jeśli chodzi o pracę, ponieważ w 2021 dostałam dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na swój debiut. Nawet już ruszyłam z pracami dokumentacyjnymi, czyli szukaniu konkretnych lokacji do filmu i wszystko wskazuje na to, że część tego filmu będzie powstawała w Rybniku.